Witajcie serdecznie. To już piąty odcinek bajek nie tylko dla dzieci. Będzie to bardzo wyjątkowa historia, gdyż oparta na faktach. Autorka, przygotowując się do napisania tej legendy, zagłębiła się w literaturę historyczną, przepatrzyła dokładnie wszystkie książki i opracowała własną legendę opartą na historii Radomia. Także zarezerwujcie sobie około 10 minut. Zapraszam serdecznie. Legenda o smutnej królowej. Agata Dzik. W epoce renesansu, w czasie Złotego Wieku, kiedy w Polsce panowała dynastia Jagiellonów, Radom zaliczał się do zamożnych miast położonych na królewskim trakcie. Z Krakowa do Wilna. Władcy podróżowali między swoimi stolicami i to właśnie Radom i jego zamek był jednym z ulubionych miejsc postoju i odpoczynku królewskiego dworu. Miasto upodobały sobie także królowe. I tak Radom należał do Elżbiety Rakuszanki, matki królów, która umiłowała to miasto i spędzała tu mnóstwo czasu, zazwyczaj w oczekiwaniu na swojego męża Kazimierza Jagiellończyka. Później Radom stał się prezentem ślubnym wspaniałej królowej Bony Sforzy, która odwiedzała je ze swoim mężem Zygmuntem Starym. W związku z tym nasze miasto było świadkiem wielu bali, turniejów, sejmów i sejmików. Królewskie szczęście i śmiech wypełniały sale radomskiego zamku. W tym miejscu zaczyna się nasza historia. Będzie trochę przewrotna, ponieważ zazwyczaj bajki kończą się słowami i żyli długo i szczęśliwie. A nasza tak się zaczyna. Pewnej jesieni, w czasach, kiedy małżeństwa królewskie były owocem traktatów i interesów, niegorącej miłości, zdarzyła się na polskim dworze niezwykła historia. Oto młody król Zygmunt August, nieszczęśliwie ożeniony z młodziutką i nieśmiałą Elżbietą Habsburżanką, zakochał się na zabój w gorącej krwi Litwince, barbarze z Radziwiłłów. W królestwie zawrzało. Wielcy panowie powstali przeciwko miłości króla. Królowa matka załamywała ręce, raz przeklinała, a raz mówiła pacierze. Wszyscy i wszystko przemawiało na niekorzyść Zygmunta Augusta i jego miłości. Mijały lata. Elżbiecie z żalu pękło serce, ale i to nie ostudziło uczucia zakochanej pary. Ku rozpaczy królowej Bony owdowiały król poślubił Barbarę i na miejsce celebracji swojej miłości wybrał właśnie Radom. Ucztom, polowaniom i zabawom nie było końca. Mówiono, że Radom stał się areną królewskiego romansu wszechczasów i jaskrawej demonstracji wielkiej miłości i oddania króla swojej nowej żonie. Zygmuntowi Augustowi cały czas było mało atrakcji i codziennie zaskakiwał Barbarę nowymi niespodziankami. Aby uciec przed oczami wścibskich dworzan, nakazał wykuć pod murami miasta przejście przez lochy. Wychodziło ono w piwnicy jednej z kamienic na dawnym podzamczu. Stamtąd niezauważani kochankowie uciekali konno przed eskortą królewską i mogli być sam na sam, przemierzając okoliczne łąki i lasy. Tak upłynęła im romantyczna radomska jesień. Szczęście pary nie trwało długo. Barbara rozchorowała się i zmarła. Ludzie powiadali, że była to kara za sposób, w jaki król potraktował swoją pierwszą żonę. Los bywa przewrotny i na trzecią żonę możni panowie wybrali królowi siostrę nieszczęśliwej nieboszczki Elżbiety, Katarzynę.
Królowa w darze od małżonka otrzymała wiele ziem, w tym również Radom. Życzliwi donieśli jej o historii tego miejsca. Król odesłał ją tam w chwili kryzysu w ich małżeństwie, a potem znalazła się w Radomiu na stałe i szczerze znienawidziła to miasto. Każdy przedmiot, każdy budynek przypominał jej o nieszczęśliwym życiu, jakie ją spotkało. Król zupełnie o niej zapomniał. Bezdzietna została więźniem radomskiego zamku. Czas mijał wolno, dzień za dniem. Katarzynie została tylko modlitwa, zaduma i łzy. I właśnie wtedy królowa odkryła tajemne przejście. Nie wiedziała, kto i po co kazał je przygotować. Stało się ono dla niej ucieczką od smutnej codzienności. Wymykała się sekretnymi drzwiami poza mury zamku. Wreszcie mogła zaznać chwil wolności i szczęścia. Zdejmowała złote klejnoty i woale, zakładała szarą suknię i wtapiała się w tłum potrzebujących. Pomagała chorym, rozdawała jedzenie ubogim i ubierała obdarte sieroty. Czasami zaś po prostu siadała na rozstaju dróg i patrzyła w dal. Czekała, aż król po nią wróci. Czas mijał. Szara pani zniknęła tak samo nagle, jak się pojawiła. Nigdy nie zaznała miłości ani poszanowania od męża. Całe jej szczęście stanowił uśmiech ludzi, którym pomagała. Nikt nie rozpoznał w niej nigdy królowej. Ludzie jednak czekali na nią jak na zbawienie, ponieważ wielu przynosiła codzienny i jedyny chleb, jaki mieli. Tylko raz ktoś zauważył, że dobra pani wyszła z kamienicy na rogu ulicy za murami miasta. Jeszcze długo po jej zniknięciu biedacy gromadzili się w tym miejscu i jej wyglądali. Na pamiątkę tego zdarzenia, a może i w oczekiwaniu na powrót wspomożycielki, drzwi i okna kamienicy zostały pomalowane na kolor zielony, kolor nadziei. Nieczuły król zmarł bezpowrotnie. Wkrótce dobiegła też końca dynastia Jagiellonów. Radom zaś stał się mimowolnym świadkiem łez i nieszczęścia zrozpaczonej kobiety. Jest wielu, którzy twierdzą, że ten smutek został na zamku w spadku po ostatnim królu i położył się cieniem na dalszej historii Radomia. Zamek ostatecznie spalili i zrujnowali Szwedzi. Tamtej kamienicy też już nie ma, a lochy zasypał gruz. Podobno o północy, w pierwszy dzień jesieni w miesiącu starego wyjścia z podziemi słychać szloch niekochanej kobiety. Każda kolejna kamienica, która stanęła w tym miejscu, ma drzwi i okna w kolorze zielonym. Nikt nie wie, kto i dlaczego uparcie je tak maluje. Może to w nadziei na powrót czasów świetności Radomia i odbudowy jego zamku? I tak oto skończyła się historia smutnej, zapomnianej królowej. Serdecznie zapraszam Was niezmiennie do narysowania ilustracji do tej historii. Przysyłajcie ją na Messengera, a ja będę tworzyła galerię z Waszymi obrazkami. Trzymajcie się ciepło. Łapki w górę, piszcie w komentarzach, jak Wam się podobała historia. Być może coś wy wiecie na ten temat. I do następnego razu. Pa!